Kim jesteś Ty, Panno w światłości? Kim jesteś Ty, pełna miłości? Cóż za blask mi jest z Ciebie, Mamo? Kim jesteś Ty? Me imię niepokalana. Pozwól mi z Franciszkiem, Hiacyntą i Łucją do Ciebie przyjść. Pozwól mi z Hiacyntą, Franciszkiem i Łucją do Ciebie przyjść. Pozwól mi z Hiacyntą, Franciszkiem i Łucją do Ciebie przyjść. By spotkać się z Tobą. Trzynastego maja 1917 roku bawiliśmy się z Hiacyntą i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria. W pewnym momencie ujrzeliśmy na skalnym dębie panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała światłem jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą. Zaskoczeni tym widzeniem, zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które ją otaczało lub którym ona promieniała, mniej więcej w odległości 1,5 metra. Potem nasza droga pani powiedziała: nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Skąd pani jest? Zapytałam. Jestem z nieba. A czego pani ode mnie chce? Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Łucjo, zadajesz bardzo ważne pytanie. Czego pani ode mnie chce? Czego pani sobie ode mnie życzy? Maryjo, tak rzadko lub prawie nigdy nie pytam Ciebie,
czego życzysz sobie ode mnie? Dzisiaj przychodzę do Ciebie z moim sercem, sercem, którym jest wiele cieni i często błądzi w ciemności. Przychodzę do Ciebie, Maryjo, by stanąć blisko w obrębie światła, które Ciebie otacza. Przychodzę, by stanąć z Lucją, Hiacyntą i Franciszkiem, stanąć w blasku Twojej obecności. I pytam Ciebie tu i teraz, świadomie, czego ode mnie sobie życzysz? Wyznaj mi, mamo. Czego sobie życzysz, Maryjo, od serca mego? Czego sobie życzysz ode mnie? Po pierwsze, bym przychodził do Ciebie. Przyjść do Ciebie niepokalana, pozwól mi, Maryjo, spotykać się z Tobą, przychodzić do Ciebie. Tyle razy, ile zechcesz. Maryja pyta, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? Hiacynta, Franciszek i Łucja odpowiadają: tak, chcemy. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Czy serce moje jest gotowe na to, by odpowiedzieć na prośbę Maryi?
czy chcesz ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On Tobie ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników. Maryjo, pełna światłości, która widzisz wszystkie moje ciemności i cienie, tu i teraz wyznaję: tak, chcę ofiarować się Bogu. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Maryjo, cokolwiek Bóg zaplanował dla życia mego, jakiekolwiek cierpienia, mówię świadomie: tak, chcę. Dziękuję sercu Twemu Niepokalana za zapewnienie, iż łaska Boża będzie moją siłą zawsze. Maryjo, Matko Światłości, wyprowadź me serce z ciemności. Maryjo, Matko Światłości, wyprowadź me serce z ciemności. Maryjo, Matko Światłości, wyprowadź me serce z ciemności. Maryjo, Matko Światłości, naucz mnie pokornej miłości. Ukryj mnie niepokalana w swym sercu, po to, bym uczył się, jak być posłusznym i spełniać Twoje życzenia. Abym umiał odważnie pytać, czego sobie ode mnie życzysz, Mamo Niepokalana, i bym chętnie godził się na wszystko, co Bóg w swym miłosierdziu zechce dopuścić na mnie. Niepokalane serce Maryi mym schronieniem jest. Niepokalane serce Maryi mym mieszkaniem jest. Niepokalane serce Maryi mą radością jest.
niepokalane serce Maryi mą miłością jest. Maryjo, ukryj mnie na zawsze w Twym sercu. Cichutko, skromnie ukryj mnie. Maryjo, naucz mnie żyć w Twoim sercu. Cichutko, skromnie naucz mnie.